Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest podcast Berliński Espresso. Olga Dorośniak-Harczuk i Antoni Opaliński. I właściwie powinienem powiedzieć, że jest 19 albo 20 dzień wojny, bo tak się złożyło, że od 3 tygodni trwa wojna. Mówi się wojna na Ukrainie, ale to tak naprawdę jest wojna w Europie i ta wojna chyba, nie wiem czy zmieniła wszystko, ale na pewno zmieniła wiele. Może niektórzy chcą, żeby udawać, że zmieniła zbyt wiele. O tym też dzisiaj porozmawiamy, bo rozmawiamy oczywiście o niemieckiej polityce, niemieckich mediach, no ale trudno nie rozmawiać w perspektywie tego wszystkiego, co się dzieje. Taka przyszła mi wiadomość od grupy dziennikarzy śledzących media ukraińskie i rosyjskie. Putin i Szojgu planują wyciąć i sprzedawać ukraińskie lasy. Państwo okupacyjne planuje masowe wylesianie ukraińskich lasów. Stwierdza to list ministra obrony Szojgu w sprawie możliwości wyrąbania ziemi na terenach obronnych. Dokument ma na celu uzyskanie pozwolenia na całkowitą wycinkę ukraińskich lasów, drzew, krzewów, zieleni. Planuje się wycięcie dowolnej intensywności i wieku, niezależnie od własności i kategorii gruntu, z prawem do wykorzystania powstałego drewna. Z listu wynika, że niewykorzystane na potrzeby sił zbrojnych materiały zostaną sprzedane, a dochód z niego przeznaczony na wsparcie armii okupacyjnej. Dlaczego ja mówię o tym w podcaście, który jest poświęcony polityce niemieckiej? Tak się zastanawiam, czy będzie jakaś wielka akcja ekologów przeciwko tego typu niszczeniu przyrody. Tak ładnie zawsze protestują. No dobrze, ale my wracamy do polityki niemieckiej. Otóż podobno doszło do wielkiego przełomu. Podobno doszło do wielkiego zaskoczenia. Można przeczytać w mediach, również polskich można usłyszeć. Dopiero to słyszałem w radiu, że Niemcy są niezmiernie zaskoczeni tym, co się stało. Są zdziwieni, są wręcz od 3 tygodni zszokowani. No a efektem tego szoku był ogromny przełom w polityce niemieckiej. Wskutek tego przełomu w ciągu jednego wieczoru kanclerz Scholz, którego dopiero co wyśmiewano, że jest nudnym biurokratą, stał się mężem stanu, który poprowadzi niemiecką politykę na nowe tory i będą to tory absolutnie nierosyjskie. No dobrze, pani redaktor, co z tym przełomem? Jeżeli powiem, że jestem już trochę zmęczona tematem przełomu i zwrotu o 180 stopni, to chyba będzie jeszcze za mało powiedziane, bo w sumie to jest pytanie, które pada od 27 lutego, czyli od momentu ogłoszenia tego przełomu przez Olafa Scholza. Później to zostało przemielone, przetrawione przez media niemieckie, przez media polskie. I nie wiem, być może ja się czepiam znowu, ale ja nie jestem jakoś tak zachwycona, nie jestem entuzjastycznie nastawiona do tego zrywu, do tego ocknięcia. Owszem, cieszę się, że politycy niemieccy w końcu, niektórzy politycy niemieccy, ale wydaje mi się, że jednak ci najważniejsi jednak mówią o tym, że popełniono błędy i to błędy, które są liczone nie w ostatnich latach, czy jednej kadencji, czy 16 latach rządów Angeli Merkel, ale błędy popełniono po tak zwanej transformacji, po upadku muru, po zjednoczeniu Niemiec, czyli to są już 3 dekady błędnej polityki niemieckiej opartej o wątłe przekonanie, że z Rosją trzeba się jakoś dogadać i Rosja zasługuje na odnawianie co jakiś czas tej polityki wschodniej, Ostpolitik Willego Brandta i w sumie to trzymajmy się tego dialogu z Rosją za wszelką cenę. Czy ten zwrot będzie trwały, czy on coś zmieni? Ja myślę, że dopóki nie zmieni się mentalność Niemców, dopóki postrzeganie Rosji w Niemczech nie będzie uwarunkowane myśleniem nie tylko o sobie, o swoich dostawach gazu czy ropy, ale o czymś znacznie większym niż są same Niemcy, o bezpieczeństwie Europy, o swoich sąsiadach, to ja nie widzę tutaj zmiany i ten zwrot jest dla mnie tylko taką pustą deklaracją, która jak na razie jest po prostu wynikiem presji, silnej presji opinii międzynarodowej, rządów państw sąsiednich, takich jak Polska, nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, ale nie jest to zwrot wynikający z jakiegoś odruchu sumienia. Ja dzisiaj w tym tygodniu dostałam takie pytanie, czy w Niemcach obudziło się jakieś sumienie. Myślę, że sumienie nie jest kategorią, która
którą należy tutaj rozpatrywać właśnie w tym. Myślę, że sumienie w ogóle nie jest kategorią polityczną. Nie jest kategorią polityczną, więc odpowiedź brzmi nie. Tu nie chodzi o sumienie, tu chodzi o pewien lęk, o to, że Niemcy obudzą się po raz kolejny po złej stronie historii i robią teraz wszystko, żeby jakoś tak odciąć się, powiedzmy, od tego, co łączyło ich przez te ostatnie 3 dekady z Rosją. I widzę tutaj ogromne wysiłki, żeby na przykład absolutnie już obrzydzić Niemcom Gerharda Schrödera, który i tak jest skompromitowany, jak wiadomo, ale ja nie widziałam, żeby w ostatnich kilkunastu latach tak wiele materiałów pojawiało się, które uderzają w Gerharda Schrödera, pokazują, jaki był zły i robią z niego w zasadzie takiego jedynego odpowiedzialnego za sytuację, którą widzimy dziś na Ukrainie. Otóż Gerhard Schröder nie jest jedynym odpowiedzialnym. On jest emanacją pewnej polityki, pewnego stylu rządzenia, bardzo nośnym medialnie ze względu na swój temperament, swój niewyparzony język, swoje różne ekscesy osobiste, ale Gerhard Schröder nie jest jedynym ojcem tego antysukcesu. Tu w ogóle jest też pytanie o relacjonowanie polityki niemieckiej również w polskich mediach, bo wydaje się, że naturalne negatywne uczucia, które wbudził w ostatnich latach w Polsce były kanclerz, spowodowały, że bardzo łatwo w wielu miejscach w Polsce przyjęto taką optykę, że po prostu ten Schröder rzeczywiście jest niedobry, jakiś taki facet i wszyscy go potępiają, Niemcy go potępiają, my go potępiamy, wszyscy razem potępiamy Gerharda Schrödera. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że on był tutaj pewnym emisariuszem. No oczywiście ze względu pewnie na jakieś swoje cechy osobowe, zamiłowanie do luksusu i pewnego trybu życia, może był takim właśnie emisariuszem dość z jednej strony widowiskowym, z drugiej strony czasem kompromitującym, ale w żadnym wypadku nie oznaczało to, że tak znowu bardzo się w Niemczech od niego odcinano. Mówiliśmy o tym przecież tutaj, o tej promocji jego książki, którą zaszczyciła swoją obecnością pani kanclerz, o przyjmowaniu go w roli eksperta w Bundestagu, więc to było tak, że z jednej strony oczywiście czasem się wyśmiewano z różnych cech, zarówno osobistych, jak i wizerunkowych byłego kanclerza, ale bardzo z niego uważnie i dokładnie w Niemczech również z jego usług korzystano po prostu, tak, bo był wygodnym pośrednikiem, więc tutaj to jest jedna sprawa, że to nie jest żadne jakieś... Przerwę panu, teherańskie wycieczki, przede wszystkim Gerharda Schrödera, 2006 rok, 2009 rok, trochę później, prawda? Tak. No rozmowy z Ahmadinejadem na przykład. To tak a propos teraz tej potępianej przez wszystkich wycieczki do Moskwy, przy której przy okazji dostało się wydawnictwo Ringier, które okazało się być jednym z pracodawców pana kanclerza, który tam dla tego koncernu był konsultantem. Pozdrawiamy tutaj przy okazji kolegów, oczywiście polskich dziennikarzy, natomiast chodzi o to, że krótko mówiąc, wydaje się, że u nas trochę połknięto taką niemiecką narrację o tym, że to Schröder był zły i że teraz wszyscy potępiamy Schrödera, tak jak tutaj już zostało powiedziane. On był tylko emanacją pewnej polityki, ta polityka jest dużo starsza niż kariera tego polityka, ona wynika z głębokich korzeni niemieckiej relacji wobec Rosji, a przedtem Związku Sowieckiego, która sięga jeszcze czasów lat drugiej połowy lat 50. tak naprawdę, a na pewno już czasów tej wielkiej socjaldemokratyczno-liberalnej koalicji z lat 70., bo ta polityka oparta o zakup rosyjskich surowców wtedy kwitła, tak jak kwitła w ostatnich latach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że chciałem powiedzieć, że chyba niektóre książki będą musiały być napisane na nowo, bo to jest taka cecha literatury politycznej, mianowicie kiedy odchodziła pani kanclerz, ukazało się bardzo wiele różnych publikacji na jej temat, również bardzo wiele biografii, no i tam był bardzo często taki obraz mielu bardziej krytyczny, czasem bardziej apologetyczny, ale generalnie była to ta wielka pani kanclerz, wielka europejska polityk, nikt o niej nie mówił, zresztą polityczka na szczęście, cesarzowa Europy i tak dalej. No wydaje się, że jeżeli do biografii polityka należy bilans jego rządów i skutki, to chyba drogę polityczną pani kanclerz i skutki polityki międzynarodowej będzie trzeba opisać jeszcze raz. Tak, znaczy niektóre książki już teraz dokonały rewizji swoich treści kosmetycznych, co prawda jest taka seria kryminałów niemieckiego autora, który opisuje przygody Angeli Merkel, która jest detektywem i ma swojego pieska,
I z tego co pamiętam, ten piesek to był mopsik, chyba Putin na niego wołano. I tam w tej książce od razu zmieniono. Autor zadeklarował. Putin już nie jest śmieszny. Tak, zadeklarował, że ten piesek będzie jakoś inaczej się nazywał. Ale są też inne wypadki, na przykład pani Gabriele Krone-Szmalc, o której tutaj kilka razy już mówiliśmy, myślę, w podcaście. To jest pani, która była korespondentką ARD w Moskwie. Pani profesor, publicystka, autorka wielu książek wychwalających politykę Rosji Władimira Putina, książek, które jednocześnie bardzo wyraźnie potępiały Zachód za to, że Rosji nie docenia, że Rosji nie szanuje, że rozszerzyła NATO na wschód, czyli cały ten zbiór argumentów, który pada ze strony niemieckich polityków od wielu, wielu lat, zwłaszcza ze strony Linke na przykład, to wyraźnie widać było w wystąpieniach Gregora Giziego, Oskara Lafontaine'a, całej rzeszy ludzi, którzy wcześniej byli związani z systemem NRD-owskim, ale nie tylko, bo wśród SPD-ków, socjaldemokratów czy polityków CDU, CSU i FDP również znajdziemy wiele osób, które w mniej może brutalnym przekazie, ale jednak skłania się do tego, że Rosja została w pewnym sensie oszukana przez Zachód i właśnie to rozszerzenie, zwłaszcza NATO na wschód, spowodowało tutaj liczne perturbacje, niezadowolenie, a to niezadowolenie przyniosło wojnę. Więc takie jest tłumaczenie przez lata. Więc książka pani Gabriele Krone-Szmalc, jedna, druga, trzecia, kolejna, już nie zostanie wznowiona. To jest komunikat, który wyszedł z wydawnictwa, które te książki publikowało i stało się tak z kolei na skutek apelu Saszy Kowalczuka, który jest autorem piszącym od lat z kolei o Stasi, o NRD, o służbach specjalnych Niemiec wschodnich. I ten autor zaapelował do wydawnictwa, żeby coś może zrobili z książkami tej pani, że po pierwsze one są nieaktualne, po drugie one są niesamowicie szkodliwe, po trzecie z czystej przyzwoitości. Sama pani Gabriele Krone-Szmalc na łamach Berliner Zeitung powiedziała, że no ma nadzieję, że jednak to nie jest współodpowiedzialna za to, co Rosja robi dziś na Ukrainie, że dostaje wiele listów, gdzie zarzuca jej się współodpowiedzialność. Ona uważa, że to nie jest prawda i że ona się nie spodziewała tej wojny, że ta napaść rosyjska na Ukrainę nie mieści jej się w głowie, ale nie stwierdziła na przykład, nie wiem, myliłam się, pisałam głupoty, byłam, przepraszam, pożyteczną idiotką Kremla. No nie ma czegoś takiego, nie znajdziemy tam aż tak daleko posuniętego aktu żalu, skruchy, tylko jest takie poczucie, że no cóż, nie przewidziałam tego, że dojdzie do wojny. Więc wydawnictwa też reagują. Niemcy starają się pozbyć pewnych złogów putinowskich, bym powiedziała, i w ten sposób załatwić sprawę odpowiedzialności za karmienie tego reżimu. Ale wróćmy tu jeszcze do pana kanclerza i do tej jego podróży moskiewskiej. To może jeszcze powiedzmy, że on podcast miał i już nie ma tego podcastu, ponieważ człowiek, który prowadził ten podcast wraz z nim, zresztą były rzecznik jego rządu, stwierdził, że już nie będzie tego robił. Bo więc wszyscy się odsunęli. Biuro mu uciekło. Człowiek, który przez tam prawie 20 lat prowadził jego biuro, nagle się ocknął, że on już nie chce z nim współpracować i wszyscy wokół Ale tutaj... żona mu została. Żona mu została i żona o niego bardzo walczy. Na Instagramie jego żony znajdziemy listy skierowane do SPD, listy skierowane do mediów, gdzie ona broni swojego męża, mówi, że absolutnie... Nie no, to jest piękna miłość na pewno i na pewno państwo się dobrali. Mam w domu, w archiwum jeszcze gazety sprzed 10-12 lat, gdzie Gerhard Schröder jest opisywany jako człowiek taki właśnie no, lubiący też towarzystwo i nie stroniący od uciech życia, ale od kiedy ma przy swoim boku panią Soyeon chyba. Przepraszam, jeżeli to... Soyeon. Soyeon Schröder Kim, pani się nazywa, to te doniesienia medialne, one były już takie na granicy śmieszności, bo oni tam wspólnie gotowali, gdzieś tam się pokazywali w jakichś kolorowych strojach, jakieś takie ocieplanie wizerunku, powiedzmy.
No dobrze, teraz pewnie będą musieli się schować, ale miejmy nadzieję, że pan kanclerz tyle zarobił, że naprawdę poradzi sobie w życiu. Podcast został rzeczywiście zakończony, ale archiwalne odcinki są i my obiecujemy, że do nich wrócimy, bo one są bardzo ciekawe, więc my tak łatwo o panu kanclerzu nie zapomnimy. Ale jeszcze, bo tutaj jest zabawny taki moment przy tej jego podróży moskiewskiej, gdzie tak jak mówię, no dostało się przy okazji koncernowi Ringier, który tutaj nagle wyszło na to, że pan kanclerz tutaj był konsultantem. Jakoś ta wiedza była tak, że tak powiem, dyskretnie. Na pewno byli tacy, którzy wiedzieli, ale nie była to jakaś taka wiedza powszechna. Natomiast okazało się, że zdaniem rządu pan kanclerz nie zgłosił swojej podróży dyplomatycznej władzom niemieckim, co jest nieco dziwne, jak stwierdziła niemiecka prasa, no bo on ma ochronę, która jest ochroną, no, że tak powiem, przysługującą byłemu kanclerzowi, a więc jest to ochrona państwowa, więc oznaczałoby to, że no jednak jak ochraniarz jedzie państwowy do Moskwy, to jego pracodawca, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i powinno o tym wiedzieć, więc tutaj jest to pytanie, czy rzeczywiście rząd o tej podróży nie wiedział, no ale tak czy inaczej teraz wszyscy od kanclerza się odcinają, najbardziej odcina się jego macierzysta partia. I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy właśnie do klu sprawy, mianowicie problem niemieckiej socjaldemokracji, bo przecież ta niemiecka Ostpolitik to jest dziecko niemieckiej socjaldemokracji. Pan kanclerz jest właściwym ojcem, założycielem dla obecnego pokolenia socjaldemokratów. No teraz Olaf Scholz oczywiście, kiedy wspomina mu się o kanclerzu Schröderze, to robi ten swój taki charakterystyczny grymas z tym zmarszczeniem nosa i czoła, no ale tak czy inaczej panowie współpracowali przez lata i tutaj mówienie, że jakby tutaj nie znają się zupełnie i w ogóle Schröder, kto to jest, nie słyszałem. I w ogóle ja tu jestem kanclerzem, co wy mi tu jakimś Schröderze wspominacie, no to nie jest takie wszystko proste. Przypomnijmy ten wieczór wyborczy i powyborczy. Już żeśmy o tym wielokrotnie mówili, bo to rzeczywiście, jak widać, bardzo wiele nawet tu z takich rzeczy niewypowiedzianych, ale oglądanych można wysnuć. Przypomnijmy wieczór wyborczy i pierwszą konferencję powyborczą SPD, bo wygranych przez socjaldemokratów w wyborach do Bundestagu. No i tam, no kanclerza Schrödera tam naturalnie nie było, natomiast była tam pani Manuela Schwesig. I pani Manuela Schwesig, premier rządu Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, też jest, zdaje się, dzisiaj taką osobą, którą socjaldemokraci będą chcieli chować. Ona jest głęboko schowana. Nie a wtedy była przecież się, twarzą zwycięstwa wtedy była. Była twarzą zwycięstwa, absolutnie. I to widać było po prostu na każdym kroku, że Manuela Schwesig jest takim czarnym koniem SPD. Zresztą to jest kobieta naprawdę twarda. Ona bardzo twardo broniła interesu Nord Streamu przede wszystkim. Tutaj była nie do zastąpienia, a teraz od pewnego czasu siedzi cichutko. Wydaje mi się, że ta cisza wokół Manueli Schwesig zapadła w momencie, gdy ambasador Ukrainy w Niemczech Andrii Melnik dosyć niedyplomatycznych słowach opisał, co myśli o jej nagłej takiej sympatii do Ukrainy i tym, że ona się solidaryzuje i podświetla w barwach Ukrainy różne piękne budynki w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Więc od tego momentu Manuela Schwesig jest po prostu nieobecna w debacie publicznej. Czyli co, Ostpolitik? Porozmawiamy trochę o tym. Porozmawiamy chwilę o Ostpolitik, zwłaszcza, że piękna rocznica, proszę Państwa. Tak jest, Spiegel pisze o 100-letniej rocznicy urodzin Egona Barra. No, Egon Barr już nie żyje, chociaż był dosyć długowiecznym politykiem, zmarł w 2015 roku, więc całkiem niedawno, chociaż jak patrzymy na to, co się dzieje każdego dnia. Jeszcze dożył aneksji Krymu. Dożył aneksji Krymu, tak. No, ale nie dożył naszych czasów. Otóż Egon Barr, współtwórca, wybitny socjaldemokratyczny polityk, współpracownik wielkiego Willego Brandta, no i współtwórca, albo niektórzy twierdzą nawet, że istotny architekt Ostpolitik, czyli niemieckiej polityki wschodniej, obchodziłby dzisiaj stulecie urodzin. I tutaj właśnie mamy w Tages Spiegel taki ładny komentarz, w którym jest mowa o tym, że właściwie to powinien być piękny jubileusz, że SPD powinna być z tego dumna, że Ostpolitik to przecież ich wielkie osiągnięcie i powinni zawsze to przypominać, że to właśnie wtedy, kiedy w latach 60. XX wieku kładziono podwaliny pod tę politykę pojednania ze Wschodem, tak naprawdę położono też podwaliny pod późniejsze zjednoczenie Niemiec, upadek muru berlińskiego i tak dalej. No i gdyby nie ten przykry wypadek z wojną, to wszyscy by w Niemczech pewnie obchodzili jubileusz wielkiego niemieckiego polityka, a tak to okazało się, że jubileusz jakiś taki wstydliwy.
Tak, on się rozmył. I ja sobie tak zrobiłam taką wycieczkę po różnych debatach w Bundestagu od 1949 roku. I w 1949 roku tam padła propozycja podczas jednego z posiedzeń, żebyśmy coś zrobili z naszą Ostpolitik. Już w 1949 roku. My God. Ale oni sobie na konsekwentni. I tam padło takie stwierdzenie, że wstrzymajmy się z Ostpolitik do momentu, aż Zachód się znów uzbroi. No i w tym artykule, w Tagesspiegel, tutaj właśnie jest coś takiego powiedziane, że triumf polityki Willego Brandta i właśnie Egona Barra wynikał z tego, że była militaryczna szterka, tak? Że, z pozycji siły można było dyskutować tak, się z Blokiem Wschodnim. Wtedy Niemcy Zachodnie stanowiły forpocztę NATO, forpocztę świata zachodniego i nie dość, że miały na swoim terytorium silne wojska amerykańskie, brytyjskie i tak dalej, to oprócz tego same były poważną militarną siłą. No tak, i poza tym Niemcy wydawały wtedy zachodnie ponad 4% swojego PKB na obronę, czyli trzykrotnie ponad więcej niż dzisiaj. Mówię teraz przed zapowiedzią jeszcze Olafa Scholza, tak, ale te wydatki są absolutnie nieporównywalne. Ten artykuł, o którym pan wspomniał, czyli ten artykuł Christopha von Marszala, on jest bardzo ciekawy, bo tam się pojawia też taka teza właśnie, że w zasadzie wszystkie kolejne rządy po zjednoczeniu Niemiec, no one się myliły, powołując się na politykę wschodnią właśnie Egona Barra i Willego Brandta, próbowały nawiązać z Rosją jakieś normalne stosunki i przyświecało im w tym to słynne motto Wandel durch Annäherung, czyli taka zmiana przez zbliżenie, powiedzmy, a później to się zamieniło na Wandel durch Handel, czyli zmiana przez handel, chociaż ja mam wrażenie, że ten handel to był pierwszy tutaj. Znaczy, albo to szło jakoś równolegle, patrząc na te związki energetyczne. Czy my możemy jakoś, nie wiem, czy będziemy to robić w kolejnych podcastach pewnie, bo my tak łatwo tego nie zostawimy, proszę Państwa, ale ta narracja niemiecka teraz, bo tak, pierwsza narracja jest taka, że tak powiem, na potrzeby mediów, a także różnych krajów ościennych, gdzie niemieckie koncerny również wydają swoje media w tubylczych językach, no to jesteśmy strasznie zaskoczeni. Bardzo jesteśmy zaskoczeni. Od 3 tygodni jesteśmy tak strasznie zaskoczeni, że z tego zaskoczenia nie możemy wyjść. Więc to jest pierwsza narracja. Jesteśmy zaskoczeni. Ale druga narracja już jest nieco dojrzalsza. Już się nie wciska kitu, że jesteśmy zaskoczeni, tylko mówi się, myliliśmy się. Tak, my Niemcy myliliśmy. Tak, to jest jak wiemy, Niemcy w mówieniu o tym, że się mylili, jest im tak bardzo przykro, że się mylili i teraz w związku z tym, że już wiedzą, że się mylili, to teraz będą na czele tych wszystkich innych, którzy też się mylili, mówić światu, jak to niedobrze się mylić. Tak, znamy to doskonale. Oni to ćwiczyli w różnych historycznych okolicznościach, ale pytanie, czy ta narracja również nie jest fałszywa? Czy oni się mylili, czy ta współpraca jednak była całkiem świadoma i doskonale wiedziano, z kim się współpracuje? No dobrze, a jak chce pan wyjść z twarzą, albo powiedzmy z częścią twarzy, z czegoś takiego? No coś trzeba powiedzieć. No to jeżeli najpierw nie wiedzieliśmy, jesteśmy zszokowani, to teraz się myliliśmy. Myliliśmy się brzmi jakoś tak już bardziej na zasadzie no dobrze, dajcie nam spokój, bo my się tu przyznajemy do naszych błędów i teraz wzmocnimy Bundeswehrę, zmienimy myślenie o architekturze bezpieczeństwa w Europie, nie będziemy już tak sobie bezkrytyczni wobec Rosji, no chyba, że tam ten Putin jakoś tam sobie odejdzie, już nie wnikam w szczegóły. Bo to jest wojna Putina, to nie jest wojna Rosji. Jest wojna Putina, tak, i zastąpi go ktoś bardziej cywilizowany, z kim będzie można rozmawiać o odsłonie Ostpolitik. W tej chwili każdy będzie bardziej cywilizowany, nawet jak Gerasimow weźmie jakiś młotek i tam Putina tym młotkiem załatwi, to wtedy też się okaże dobry. No tak, zresztą spójrzmy na przykład, jak na przykład Willy Brandt spotykał się z NRD-owskimi, z sowieckimi przywódcami, to wtedy w Niemczech była taka narracja, że no, Europa Zachodnia i że Stany Zjednoczone patrzą podejrzliwie na te ruchy Willego Brandta. I w Republice Bońskiej próbowano sprzedać to w ten sposób, że Niemcy absolutnie na przykład nie rezygnują z tych dążeń do zjednoczenia dwóch niemieckich połówek. Próbowano to w ten sposób sprzedać. No a w NRD oczywiście, że
Niemcy nas uznają, jesteśmy tutaj państwem. No to nie było tak do końca, bo dla Niemiec Zachodnich DDR nigdy nie był osobnym państwem. Tak na dobrą sprawę. Mentalnie oni po prostu wiedzieli, że pewnego dnia się zjednoczą i Willy Brandt również miał takie nadzieje. Więc to jest pierwsza sprawa, ale zobaczmy, jakie są analogie. Wtedy spotykali się panowie i to wzbudzało niepokój. W naszych czasach to jest Władimir Putin, który jest przedłużeniem tej sowieckiej Rosji. Bo trudno inaczej interpretować jego rolę. I znowu Zachód patrzył z zaniepokojeniem, jak politycy niemieccy czy przedsiębiorcy niemieccy spotykali się właśnie w takim gronie rosyjsko-niemieckim i mieli swój własny pomysł na politykę i gospodarczą, i politykę w ogóle. I robili to ponad głowami takich państw jak Polska, jak kraje państwa bałtyckie. Więc ta historia się cały czas powtarza. Ona jest inna oczywiście, inni są gracze, ale jednak pewien mechanizm ja bym tutaj dostrzegała identyczny. Bo to się sprowadza do tego samego, że po raz kolejny Niemcy i Rosja zawierają jakieś deale, z których potem wychodzi coś bardzo, bardzo złego. Wracając jeszcze do tego Schrödera na chwilę, bo zapomnę. Pan wspomniał o Ringierze, o koncernie, który zatrudniał w charakterze doradcy Gerharda Schrödera. W pewnym momencie pojawiła się taka informacja, że to wydawnictwo, a raczej szef Ringiera Mark Walder, miał pośredniczyć właśnie w kontaktach między Schröderem a stroną ukraińską i Schröder dzięki temu mógł pojechać i negocjować w Moskwie. Więc to też jest ciekawe. To nie ten pan, który tutaj u nas strasznie chciał się zajmować krzewieniem demokracji w Polsce? Nie on jeden, proszę pana. Nie. Możemy taką listę zrobić. Nie, ale akurat on mi się kojarzył, bo on tam też jakieś listy do pracowników pisał na temat tego, jak należy pisać o Polsce, więc... No dobrze, zostawmy to. Tak, stosunek Niemców do Ukrainy, proszę państwa. Biedny ambasador Melnik, który od kilku lat w Niemczech kołatał wszędzie, gdzie się da, i zdaje się, że nawet w Kijowie się na niego skarżono w pewnym momencie, a obecny prezydent gdzieś tam chyba powiedział, że on w ogóle jakiś taki męczący facet jest. Mówię o Steinmeierze oczywiście. No, stał się teraz w tym całym nieszczęściu gwiazdą, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, niemieckich mediów i nawet słucha się jego wypowiedzi, co nie znaczy, że słucha się dostatecznie uważnie, ale tak czy inaczej Niemcy przechodzą taką szybką lekcję Ukrainy, no i w ogóle tego, że nie wszystko to posowieckie jest Rosją. Tu znów przypomnijmy sobie, mówiliśmy o tym parokrotnie, tą ustawę z zeszłego roku, nie ustawę, uchwałę, tekst uchwały z zeszłego roku dotyczący rocznicy napaści nazistowskich Niemiec na ówczesny Związek Sowiecki. To tam, zdaje się, na początku w ogóle w projekcie nie było mowy nic o Ukrainie i Białorusi, dopiero później wstawiono. Najpierw było tak, że to właściwie współczesne relacje z Rosją wynikają z winy niemieckiej wynikającej z napad nazistowskich Niemiec na ówczesny Związek Sowiecki. To znaczy, krótko mówiąc, bezpośrednim spadkobiercą jest Rosja i żadnych innych narodów tam nie było. Tak. I to, przepraszam, to bardzo długo obowiązywała taka wizja właśnie Rosji jako państwa pokrzywdzonego, jedynego państwa pokrzywdzonego przez Niemcy. I na tym budowano te interesy niemiecko-rosyjskie. No co tutaj długo mówić. Więc tak faktycznie było. Ja mam przed sobą z kolei taki tekst pana Kryla Tkaczenki. To jest profesor, który wykłada, historyk, żyje w Kijowie. I mam jego tekst dotyczący mitu zmiany przez handel, czyli tego postrzegania właśnie stosunków z Rosją jako czegoś, co można wymóc przez zbliżenie. I on tutaj bardzo ciekawie pisze o tym, że przecież te pieniądze, które płynęły szerokim strumieniem z Niemiec do Sowietów, później do Rosji, one nie zostały jakoś, nie wiem, zainwestowane w rozwój Rosji. To społeczeństwo nie stało się lepsze, nie wybudowano, nie wiem, osiedli, szkół i tak dalej. Nie zainwestowano
w cokolwiek konstruktywnego, tylko to poszło w zbrojenia, to poszło w to wszystko, co dzisiaj Ukraina odczuwa na własnej skórze. Więc on, ten autor właśnie ukraiński, rozprawia się z mitem Ostpolitik uprawianej bez żadnych korekt, bez żadnych zmian do dnia dzisiejszego przez Niemcy. Zresztą powiem, że jak rozmawiałam na przykład z panem Andreasem Umlandem, to jest niemiecki ekspert, on też dużo pisał o tych stosunkach Ukraina, Rosja, Niemcy. No to jego zdaniem na przykład polityka wschodnia to nie jest coś stałego, tylko coś, co powinno być zmieniane i korygowane w zależności od sytuacji. Więc to jest kolejny taki głos jakby z wewnątrz tego ciała eksperckiego niemieckiego, że, no, że to nie jest monolit, tylko że powinno się elastycznie podchodzić do pewnej idei Egona Bara i Willego Brandta. Zastanawiam się, na ile to nie jest po prostu kolejne takie usprawiedliwienie jednak mimo wszystko. Jeszcze jeden ciekawy głos tutaj dotyczący niemieckiego postrzegania Ukrainy. To jest artykuł sprzed kilku lat, ale doskonale pasuje. Profesor Gerhard Simon, historyk, slawista, politolog z Uniwersytetu w Kolonii obecnie, ale też takim elementem amerykańskim w swoim kurikulum. Autor prac na przykład o nacjonalizmach i polityce narodowej w Związku Sowieckim, ale też o współczesnej Ukrainie. Też człowiek, który w swojej pracy badawczej obserwował i opisywał Majdan, pomarańczową rewolucję, ale też różne kwestie inne narodowościowe na obszarze i postsowieckim, i ukraińskim, i rosyjskim. Z 2019 roku Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik. Ukraina jako, jak to tłumaczyć, przeszkoda? Störfaktor. Störfaktor. Ja bym jednak tutaj optowała za przeszkodą, bo to takie, chyba tak, tak, jednak tak. Stumbling block po angielsku tutaj wpisano w tłumaczeniu. W każdym razie Ukraina jako przeszkoda w relacjach niemiecko-rosyjskich. Autor opisuje tutaj stosunek do Ukrainy i w niemieckiej historii, i w niemieckiej polityce. Co jest najważniejsze, to to, że właściwie od upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku Ukraina była postrzegana jako taki kraj, znaczy tak powiem, autor tutaj stwierdza, że właściwie w niemieckiej optyce w istocie przyjęto, nie przyznając się do tego głośno, optykę rosyjską. To znaczy w optyce rosyjskiej... Sezonowość też tak, państwa ukraińskiego, prawda? W optyce rosyjskiej Ukraina była po pierwsze państwem sezonowym, po drugie bliską za granicą, dużo bliższą nie tylko niż dawne kraje obozu jak Polska czy powiedzmy Rumunia, ale też niż inne dawne republiki sowieckie. To znaczy jakby kwestionowanie przez Rosję sensu i prawomocności istnienia niepodległej Ukrainy, a zwłaszcza jej jakichkolwiek ambicji międzynarodowych, było większe niż nawet kwestionowanie ambicji republik nadbałtyckich. Tak? To znaczy, no, o ile musiano zaakceptować wejście do NATO Litwy, Łotwy czy Estonii, to w sposób oczywisty żadnych prozachodnich ambicji Ukrainy nie akceptowano w Rosji, właśnie z tego względu, że uważano, że to tak naprawdę jest Rosja. No, znamy całą tą ideologię, te kuriozalnie historyczne przemówienia Putina o tym, że Ukrainy właściwie nigdy nie było i tak dalej. Nie będziemy tutaj się tym zajmować, ale jak stwierdza profesor Simon, w istocie Niemcy, nie przyznając się oczywiście do tego i nie w sposób tak prymitywny jak w putinowskiej propagandzie, milcząco uznawały, że no rzeczywiście ta Ukraina to właściwie to jest po prostu niemiecka, rosyjska strefa wpływów. To jest takie państwo, nie państwo, i to jest takie państwo, co do którego no, należy uznać po prostu, że to w sposób oczywisty jest blisko Moskwy. Ten język bardzo mocno wybrzmiał przy aneksji Krymu, gdzie z jednej strony oczywiście no, Niemcy jakby się zgodziły na sankcje, tak? Angela Merkel była zwolenniczką sankcji, ale z drugiej strony w tym dyskursie takim publicystycznym, jeśli chodzi o Krym, to mówiono, no tak, ale to właściwie, no przecież to tak naprawdę jest Rosja. I teraz tutaj autor pokazuje głębokie korzenie historyczne całego tego zjawiska. To jest bardzo ciekawy artykuł, jeszcze pewnie będziemy do niego wracać. W każdym razie takie niewypowiedziane nigdzie, ale w istocie głębokie uznanie, że jeśli chodzi o Ukrainę, to jej suwerenność jest czymś takim, no właściwie
właściwie ograniczonym. Także traktowano Ukrainę tak jak te kraje środkowoazjatyckie jako po prostu naturalną strefę wpływów Rosji. To miało oczywiście też konsekwencje swoje jak najbardziej polityczne. Tutaj autor przypomina szczyt w Bukareszcie, zablokowanie amerykańskiej inicjatywy, żeby przedstawić Ukrainie i Gruzji jakąkolwiek perspektywę wejścia do NATO, więc to nie jest tutaj tylko rozmowa politologiczna, ale autor też sięga do takich elementów jak w ogóle postrzegania Rosji, tak? Jak postrzegania Rosji, której trzeba cały czas wynagradzać, tak? Jak to, że w tym niemieckim dyskursie Rosja jest krajem, który ma jakby naturalne prawo do tego, że ma swoje strefy wpływów, tak? Że z jednej strony no, nikim innym tak się nie mówi, że ktoś ma prawo, natomiast Rosja po prostu ma prawo i stąd trzeba, jeśli chodzi o Ukrainę, to uznawać. To miało wpływ oczywiście na język sankcji, to miało wpływ na to, jak opisywano wojnę rosyjsko-ukraińską, tak? Tutaj autor pisze, że no co prawda Angela Merkel należała do konsekwentnych zwolenników sankcji, ale w niemieckim języku politycznym bardzo wiele było takich osób, które mówiło, że tak naprawdę to po prostu w Donbasie się toczy jakaś wojna domowa między innymi a drugimi Ukraińcami. Właściwie. I podkreślano, że tam w zasadzie nie było jakiegoś, nie było takiej właśnie wojny, na przykład aneksja Krymu. No. Gabriele Kronerszmalz, o której wspomniałam, no przecież ona cały czas mówiła, że tam w zasadzie w sposób pokojowo przejęto władzę, bo ludność się tego domagała, więc o co w ogóle ta cała wrzawa? I w sumie na tym, na takich teoriach przez bardzo długie lata Niemcy budowali swoją politykę wobec Rosji. Ja mam przed sobą na przykład taki wniosek z 2017 roku, sformułowany w Bundestagu przez klub parlamentarny postkomunistycznej Linke, która apelowała o przyjęcie nowej Ostpolitik dla Niemiec. No i tam oczywiście padają stwierdzenia tego typu, że Armia Czerwona wyzwoliła Niemcy i Europę spod faszyzmu hitlerowskiego, że to są zasługi właśnie, które dzisiejszej Rosji się nalicza i po prostu powinniśmy wszyscy być wdzięczni i że między Niemcami a Rosją dzisiaj, czyli w 2017 roku, kiedy to zostało złożone, panuje taka epoka lodowcowa, oni to nazwali, to się często powtarzało zresztą w wypowiedziach polityków Linke, i że należy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby Rosja i Niemcy znowu wkroczyły w taką sferę przyjaznych stosunków. Te stosunki nie były nieprzyjazne, nawet sankcje, o których pan wspomniał, przecież te sankcje były bezzębne. Oczywiście. Przecież to nie było tak, że nałożyli sankcje i nie współpracowali. Współpracowali po prostu inaczej. Fakt, że znajdujemy nagle w jakichś czołgach, nie wiem, różnych w wozach opancerzonych, wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie, części pochodzące z zachodnich firm, zachodnioeuropejskich, no raczej nie świadczą o tym, że ta współpraca była wstrzymana, prawda? A to jest dopiero jakiś tam wycinek tej całej sytuacji. Ale jeszcze wracając właśnie do tych postulatów niemieckich polityków i elit, żeby na nowo jakoś ukształtować politykę wschodnią Niemiec, to przecież w 2018 roku sam Heiko Maas, ówczesny szef MSZ-u, apelował o jakieś takie wykrystalizowanie wspólnej europejskiej polityki wschodniej. Nawet wtedy klub parlamentarny FDP wystosował zapytanie do rządu federalnego, jak sobie wyobraża taką politykę wschodnią i tam przyznano, że na przykład jednak Polska to jest to państwo, z którym będzie się konsultować bardzo dużo, bo Polska ma tutaj swoje doświadczenia. Oczywiście też mówiono o Nord Stream 2, o tym, że Niemcy zadbają, żeby ten transport, tranzyt gazu odbywał się też przez Ukrainę, że w ogóle nie wyobrażają sobie, żeby tak nie było, że tutaj mają nawet plan wybudowania terminali LNG. 2018 rok, tak?
19 już ta odpowiedź była w styczniu. Oni tak co jakiś czas wracają do tego, że jednak wybudują te terminale LNG. Tak, bo to jest tak na odczepnego się. Dajcie nam spokój, wybudujemy sobie tam te nasze rury, a jakiś tam terminal przy okazji. To od lat pada przecież. To nie jest tylko kwestia tego, że teraz Olaf Scholz ogłosił, że będą budować dwa terminale. No właśnie, a propos Nord Stream 2, bo tutaj jeszcze wrócę do tego artykułu, tego wspomnianego przeze mnie historyka i slawisty profesora Simona, dlatego że on tutaj właśnie opisując tę niekonsekwencję w postrzeganiu Ukrainy przez Niemców, tam oczywiście są różne sprawy też powojenne, dlaczego ze względu na związek nacjonalizmu ukraińskiego z III Rzeszą później nie można też było jakby zbyt tego argumentu ukraińskiego używać w polityce antysowieckiej i tak dalej, ale wracając do tego, dlaczego ta Ukraina tak była postrzegana jako takie państwo niepewne, państwo nie do końca suwerenne, to właśnie tutaj autor pisze, że to oczywiście częściowo wynikało to z niewiedzy, częściowo z tego niemieckiego zapatrzenia w rosyjskiego kolosa, ale tak naprawdę z tego, że to było bardzo wygodne. Dlatego, że tego typu postrzeganie Ukrainy nie przeszkadzało właśnie w dalszej współpracy z Rosją i krótko mówiąc, zgoda, niewypowiedziana zgoda co do tego, że Ukraina jest takim państwem nie do końca poważnym, być może państwem sezonowym, a w każdym razie państwem, które ma ograniczone możliwości wyboru swojej drogi politycznej, było absolutnie elementem tego niemiecko-rosyjskiego dealu, jeśli chodzi o Nord Stream 2. Na zakończenie artykułu autor stwierdza, to jest 2019 rok, że solidarność z Ukrainą będzie miała swoją jakby oczywistą cenę, którą będzie pogorszenie relacji z Rosją. Co ciekawsze, niemiecki autor zauważa tutaj, że Niemcom jest bardzo często, bardzo trudno zaakceptować w ogóle, że Ukraina może się integrować z Zachodem. Tutaj takie zdanie jest, tymczasem Ukraińcy wracają do historycznej epoki nowożytnej, do czasów wspólnej polsko-litewskiej Rzeczpospolitej, której stanowili ważną część, łącznie z Kijowem. I to jest to zdanie, które pokazuje, ciekawe, czego nie lubią ani Niemcy, ani Rosjanie. Ciekawe. A takie niby dawne sprawy. No tak, więc mamy sporo materiałów, trochę książek też tutaj. Dzisiaj przynieśliśmy książkę Arnulfa Baringa, Machtwechsel. Czyli zmiana władzy, era Branta i Schella. To jest taka naprawdę potężna książka. Zaraz sprawdzę, ile ma stron, bo nie pamiętam. Ona ma prawie 800 stron, tak, ponad. I tutaj cały potężny rozdział jest poświęcony polityce wschodniej Republiki Bońskiej, jeszcze wtedy. I te wszystkie na przykład przepychanki, walka z CDU, z CSU, bo to nie było tak łatwo przecież przepchnąć, więc wszystko tutaj jest w tej książce. To jest książka, która wyszła, zaraz powiem, w którym to roku się pojawiło. W 82, więc książka ma swoje lata, ale jest bardzo, bardzo ciekawa, co jakiś czas do niej zaglądam. Może któregoś dnia też sięgniemy do niej i skupimy się na którymś z rozdziałów, podrozdziałów, bo chyba warto. Tak, a o niemieckim zwrocie, który nie jest zwrotem, i do współpracy energetycznej, i do tego, kto tak naprawdę poza niedobrym Schröderem tam jeszcze z tą Rosją współpracował, będziemy wracać. Przynajmniej tyle możemy zrobić. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze wysłuchanie naszych tutaj rozmów. To było Berliński Espresso. Dziękujemy, do usłyszenia.